Yo man, co tu się stało? Wyszedł update do najlepiej części grany. Znaczy, patrzcie. Inwentory, czekaj. Practice mode, inwentory. Patrzcie, jaką mam fajną granę wpisaną. Nie, dzięki. Patrzcie, jaką fajną granę mam wpisaną. Taki oto key. Nawet kupiłem inne rzeczy, ten. Ale co ja robię? Wróćmy do odcinka. Zapraszam was na grany Roblox, czyli najdziwniejszą grę na świecie. Wyszedł do niej update, miałem ją nagrać już dawno temu, ale zająłem się innymi grami, Battle Cats i jakieś tam inne z YouTube'a rzeczy. A dzisiaj mam w planach, tak stawcie łapę w górę i suba, nagrać grany i joinimy się. O, to jest najlepsza wersja grany na Roblox. Tutaj gracze są grani chyba, z tego co pamiętam. To jest najlepsza wersja grany na Roblox, jaką widziałem w życiu. Więc serdecznie polecam. Najgorsze z tej części to, jest dużo dodatkowych przejść, ale najgorsze jest to, że zawsze... Czekaj, Scream Driver. No nie, on to wziął. Najgorsze jest to, że grani to jest jakaś osoba. Czekaj, security, co? Skąd jest tu security key? Co się kurde stało? Czemu to nie jest pod tym? W każdym razie... Grany gdzieś w ciało... był update i grany wygląda jak jakiś wampir. Czekaj, mogę uciec. Dostaję za to coiny. Proszę bardzo. S? Nawet nic nie zrobiłem, ja tu gram dosłownie z minuty i pół. Już uciekłem, patrzcie, jak nie wyglądałem. Dobra, join game. House 2. Albo nie, House 2. Dawajcie, albo dobra, 3, bo jak już i tak przegram tą dwójkę, to niech już będzie trudny skin, ja nie mogę. Mamy przewagę chwilę przed grani. Grani. Jak widzicie, jest tu masę przejść. Tam nie idę. Tu właśnie trzeba wywalić kratę i przejść tędy. Oksygen, żebyśmy się za długo nie kryli w wędzie, bo inaczej zginiemy. Czekaj, tu jest przejście. Tu będzie robocik, któremu trzeba zapłacić, ale robocika nie ma, więc nie wiem. Szczetki, to jest do tego. No, do tego, wiecie. Trudna jest ta gra, szczerze. Grany na Roblox nie jest takie proste, jak te ostatnie, ta. Weź, spadaj grany. Kurde, aż sobie klawiaturę przesunąłem. No i spadaj, no. Łapkę stawić, czy se pójdziesz. Spadłwa, dobra, wiesz co? Wolę już wyjść tędy. Nie! Serio? Kurde. Te zapałki tam spadły. Serio? Serio mogłem sobie polecieć? Dobra, idealnie. Ogarnięte. Weź power generator tutaj kliknij. I idziemy, ja sobie idę drugą stroną, oprócz bardzo z tym typkiem. Jest tu parę rzeczy dodanych przez graczy, ale... Tak ogólnie mi wie... A, bo tam jest dziura. Zapomniałem, grany może tu wchodzić na dach. Ale nas trollowała. Ja nie mogę, ale śmieszne. No więc tak. Patrzcie, oni wyglądają, ja nie mogę. Dziadek ma jakiś wyprany, kurde, brązową koszulkę. Ona ma jakąś dziwną paszczę. Jakąś dziwną. A ta jest cała w krwi, nie? W zupie burakowej, ta. W zupie z buraku. Nie no. Powinni trochę wolniej zrobić tą babcię. Ja nie mogę. Czy on serio myślał, że ta granie to jest jakiś bot? Czekaj, obserwujemy typów, ja nie mogę. Co to jest? Czekaj, mogę naobserwować. Dobra, Mangalika. Ale ona też nie jest mądra, bo przecież ją widać. Co to, co? Gdzie ona jest w ogóle? A, dobra. Dobra, on ma taser. Toletowy taser. Ale ona jest tam, na dole. No ona tu też może wejść, co ty myślisz? Ja nie mogę. Czekaj. Pokają. Czy ona go zaraz zabije? Nie, no please. Weź to ziom zrób. Ale głupie, że tu można spadać tak z dachu i...
grany jak spadnie, to powinna się połamać, bo my to jeszcze rozumiem. Gracze mogą spaść i się zabić, w sensie mogą spaść i przeżyć, no dobra, ale grany powinna spaść i się połamać, bo przecież ona ma ile, nie wiem, 80 lat, no kurde no. Trochę to nie jest logiczne. Trochę to jest nielogiczne, ale trudno. Czekaj, jak to działa? Staniesz na to i to jedzie, tak? Yo! Zaciuka ją. Nie no, głupi. Co on robi? No przecież on ma taser, co on robi? Przecież ona go zabije bez problemu. Rank. O, rank 7 ranga. 59 na 75. Teraz dopiero zauważyłem. Czekajcie. Practice mode. Nie wiedziałem, że coś takiego jest w tej grze. Znowu ten dom? Kurde, no powiem, ale dopiero gra się zaczęła, bo... Tu może być grany. A nie! Co? Oni już łom mają? Jakim cudem oni już łom mają? Oni już prawie stąd uciekli. Czekaj, tu nic nie ma. To nie mają tręki. Elevator, jeszcze trzeba żetona. Żeton. Tu nic nie ma. Można iść, ale ja wolę naokoło, nie lubię ten. Dobra, czekaj, czy oni serio już stąd wychodzą? Tak, stąd wychodzą, ja nie mogę. Serio akurat wychodzą stąd. I akurat jest ucieczka, nie? No, weź to. Ani accelerator. No. No przecież on to miał, ten typ. Ja! O kurde. Ej, nie ma auta. Ale skam, ja nie mogę. Nie no, gościu, oddaj to. No przecież on ma ten accelerator. Oddaj to. Give me that. Please, give me that. No przecież nie chodź z tym akceleratorem. Przecież tylko tego potrzebuję mu do wyjścia. On z tym chodzi i lata po całej mapie. No gościu, oddaj to. No gościu, weź to, oddaj no. Czekaj, czat. Nie da się napisać na czacie, nie? Oksydzień, zaraz umrzemy. Nie. Daj mi to! No daj mi to! No co za typ? Jak on się nazywa? Kto to jest? Jakiś tępy? Idiota no. Wziął sobie okularki i myśli, że jest mądry. No i zaraz tu w grany skorzy, no przecież to... Nie mogę. Co za tępy? Ja muszę za nim chodzić. Ej, ale fajne ikonki ma, co jest? No daj to! Czy to jest accelerator dla wyjścia? Dla wyjścia. Ja nie mogę. Weź to oddaj. Oddaj to. No oddaj to, on to specjalnie robi. I widzicie, tak wygląda gra. Z takimi ludźmi. On se lata z akceleratorem. Nigdy nie grał w grany, jakiś kidosek. 2 latka ma i myśli, że ten 7 minut tam zostało i pół. A my to przegramy, bo on nie wie, do czego to służy. Tak! Tak! Yes! Yes! Yeah! Już teraz zginę. Kurde w kurze. Jo, ale mnie wystraszył chłop. Z takim idiotą prawie to przegrałem. Ale wygrywamy jednak. Nie? 4 osoby są poważne, jeden jest trochę głupi. Nie no dobra, nie będę go oceniał, no. Nie wie do czego służy, ale jeśli nie wie do czego służy, to mógłby to wywalić, a nie chodzić z tym po całej mapie i nie ogarniać. Ja mam akcelerator, chodź tu. Ona ogarnia przynajmniej. Yes, i proszę bardzo, uciekamy. Yo, uciekamy, exit! Ajajaj, uwielbiam takie gry. O, dobra, zagram jeszcze jedną rundkę, bo mi się bardzo przyjemnie gra. Join game. A, bo oni muszą jeszcze wyjść. Mają czas przyspieszony. 4 razy. Yo, ale dobrze, czekaj, to jest ten? To warte. No, że tamtędy też mogliśmy wyjść, bo mieliśmy wszystko gotowe, ale... Czekaj. Nie, no co to jest? Dobra, jedyna, która... Nie, dobra, wszyscy ci to są idioci, nie? Oni nigdy nie grali w grany i... Oni nigdy nie grali w grany i tam... Nie łączą kropek, przecież tam było... Szczęście, co za hop. Nie, ale za to, co robił,
przechodził z tym akceleratorem po całej mapie, to mam nadzieję, że przejdę. Dobra, jest dwóch mądrych, którzy tu przyszli i uciekają. Czekaj, a co z Grany? Grany w ogóle jest w tej grze? Nie ma Grany, super. Został on sam. Mam nadzieję, że nie dobiegnie. Nie dobiegnie. Nie dobiegnie! Jaki nie? Jaki nie? Ja! Ale słaby ja! Nie mogę z niego. Ja nie, czemu ten jest? Przecież się teraz na mnie sfokusuje. Za to, że napisałem, że jest idiotą. Ja nie mogę. Ale się odwala. Przecież oni w ogóle nie ogarniają tej gry. Po co oni grają w Grany FNAF? Co oni grają w Grany Roblox, jak nawet nie umieją zwykłe Grany grać? Ja nie wiem. Chyba jest problem. A nie, możemy. I nie ma dzieciaka. Dobra. Padlock key, boat. Dobra, walić to. Idę tędy. Oj, chyba tu jest. A nie, to jest mój klucz. Padlock key mam. Boat key jest. Tu klikamy, tu. Już bardzo. To jest wyjście do szopy. Tak, do właśnie tej szopy. Handwheel był w tamtą stronę, więc od razu po niego pójdziemy. Zostanie tylko spark plug, plug key. Nie, spark plug. Dobra, przynajmniej parę osób wie, co tu się robi, nie? Przynajmniej parę osób ogarnia tą grę. Przecież tyle. Idę na górę z tą typiarą. Dobra, tu są drzwi otwarte. Crowbow, o kurde. Dobra, zamknij tą szafkę. Tu nic nie ma. Tu jest boatki. Boatki. Handwheel! O kurde! Padlocki, nie, weź to wywalaj. Padlocki, po co to komu? Uciekamy łódką. Security key, dobra. Co, pewnie czekacie, jak nagram Grany. Normalne. No nie. Boksy. Czekaj, idzie tu? Nie idzie tu, dobra. Dobra, tam nic nie będzie. Dobrze, dziadka nie ma. Weapon key. Yo! Weapon key się przyda. Security key. Dobra, idę tędy. Czy ona wzięła ten padlocki? Dobra, nie wiem po co jej. Dobra, czy tu może wejść Grani? Chyba nie może, nie? To było trochę bez sensu, jakby tu mogła. Save key, okej. Okay. Jest git. Potrzeba nam tylko dwóch rzeczy. Kurde, no nie. Czekaj, co tu jest? O nie. Tu nie idziemy, Jezu, ta muzyka mnie przyprawia o ciarki, nie? Cutting pliers. Nie przyda nam się. Idziemy po ten weapon key. Ten weapon key, zapomniałem go w ogóle wziąć. Dobra, ta dziewczyna jest na dole. Cutting pliers, pytacie, czemu nie wziąłem, bo niepotrzebne to nam. Weapon key, proszę bardzo. Tutaj. Czy mogłem to zostawić otwarte, no ale dobra. Dobra, co z tą Grany? Ona w ogóle nie gra. Ona chyba stoi w miejscu. Chyba, że kampi gdzieś. Półtak zawsze orientacyjnie. Dobra, tu nic nie ma. Nienawidzę tędy przychodzić. Tu zawsze coś jest. Czekajcie. Idę po ten weaponki. Co mama? Zaraz ćwiczę! Oto chyba zepsułem. Dobra, ona sobie tam pójdzie. A ja biorę handwheel i idę na dół. To jeszcze żyje? Teoretycznie żyje jeszcze trzy osoby. Żyją.
Chodź tu. Dobra, ona jest strasznie słaba. Być ugrany. Mógłbym w sumie złapać jeszcze tego młota. Ale już, po co mi to? Dobra, czemu ja tym strzelać nie mogę? LMB. Bo strzelam. Nie mogę. Wystarczyło tylko ammo. O kurde no! Gdzie ona jest? Dobra. Robię tak. Kurde, przegrałem. Przegrałem. Serio? Serio? Żym odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Widzicie, szło mi dobrze, ale oczywiście gra się zbagowała i w ostatniej chwili mnie złapała. Przeszedłem tam. It's nie fair. Dobra, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Prawie byłem blisko ucieczki. Dwa razy uciekłem i raz byłem blisko. Przeszedliśmy grany 1, 2, 3. Kolejne odcinki będą już z innymi osobami, także elu!